Jestem aktualnie na Majorce w miejscowości Paguera i aktualnie przebywam na plaży. Chcę odpowiedzieć na różne troski wynikające z tego, że na Majorce generalnie są strajki rdzennych mieszkańców przeciwko masowej turystyce. Jest tłum ludzi, generalnie bardzo dużo, plaża jest mocno napchana, ale powiem tak, ludzie kryją się pod parasolami, natomiast nie ma tutaj rdzennych mieszkańców, którzy blokowaliby wejście turystom na plażę. Nic takiego tutaj nie ma. Zerknijmy teraz na plażę. Zobacz, ludzie chronią się pod parasolami, albo takimi przyniesionymi, albo tymi hotelowymi ze słomy. Jest ludzi, turystów generalnie bardzo dużo. No ale cóż, wakacje. Każdy używa na swój sposób, tak jak lubi, swojego wolnego czasu. Są osoby, które tak jak ja spacerują sobie po promenadzie. Do wody pójdą później, trochę jak będzie chłodniej, bo teraz jest 32 stopnie. Ale generalnie nikt tutaj nikomu nie przeszkadza w odpoczynku. Wielu turystów już konsumuje majorkańskie specjały w barze, który znajduje się bezpośrednio przy promenadzie. Wielu przechodzi. Cisza, spokój, wakacyjna atmosfera. Zielona flaga powiewa, ratownicy są na posterunku, pracują. Tutaj jest jeden, siedzi w budce, tutaj jest drugi. Nic się nie dzieje, nie strajkują, wszystko w porządku. Dzisiaj jest trochę taka zgaszona pogoda, ale mimo wszystko ludzie kryją się pod różnymi parasolami. I tutaj pokazuję bardzo ciekawy namiot, plandekę z takimi obciążnikami z piachu, który przynieśli sobie turyści, rozłożyli i tutaj sobie się wylegują pod nimi. Z tego co słyszałam, czytałam w zasadzie, to te protesty miały miejsce głównie w stolicy Majorki, w Palmie. Tutaj w Paguera, w takiej małej mieścince, nic złego się nie dzieje, nie ma protestów, ludzie odpoczywają. Mieszkańcy są zadowoleni, bo mogą zarobić. Cisza, spokój, turystyczny porządek. Pokażę jeszcze z poziomu wody i z drugiej strony plaży, że tutaj też nic złego się nie dzieje. O, mamy tutaj plażę. Drugi jej koniec, budynki, turyści, żadnych blokad, żadnych nieprzyjemnych scenerii. O, tutaj wchodzi mi w kadr pan ratownik, więc też pracuje, spaceruje, sprawdza. No i całe morze. Żadnych transparentów antyturystycznych tutaj nie ma. I to tyle. Pozdrawiam serdecznie z plaży w miejscowości Paguera na Majorce.